W trakcie naszego życia wierzymy, że nigdy nie jesteśmy sami. Plany duchowe są pełne boskich istot gotowych nam pomagać, chronić i prowadzić nas w naszym rozwoju osobistym. Wśród tych istot znajdują się archanioły, które są niebiańskimi posłańcami o najwyższym stopniu, uznawanymi za swoje role, moce i unikalne wpływy. Są oni prawdziwymi ministrami boskimi. Z każdym z nich związane są specjalne cechy, które mogą unikalnie rezonować z różnymi ludźmi, zależnie od wielu czynników. Intratnym sposobem na odkrycie, z którym archaniołem można się najlepiej skoncentrować, jest obserwowanie pierwszej litery swojego imienia. Wierzy się, że energia tych liter, tak samo jak istota archaniołów, posiada konkretne cechy i atrybuty. Zrozumienie tej więzi może przynieść jasność i poczucie bliskości z archaniołem, który będzie nam przewodził i szeptem mądrości do naszego serca. Zanim zaczniemy, proszę, zasubskrybuj ten kanał i polub ten film, aby pomóc mi szerzyć coraz więcej miłości na świecie. Teraz zwróć uwagę, aby odkryć, z jakim archaniołem jesteś związany za pośrednictwem pierwszej litery swojego imienia. Jeśli twoje imię zaczyna się od litery A lub B, Ariel, Lew Boży, może być twoim przewodnikiem archaniołem. Ariel to archanioł odwagi i siły, inspirujący liderów w sprawach ochrony środowiska i ochrony zwierząt. Litery alfabetu A i B często symbolizują handel, inicjatywę i przywództwo, które współbrzmią z energią Ariel. Jeśli to jest twój archanioł, wpisz w komentarzu Ariel. Jeśli twoje imię zaczyna się od litery C lub D, Samuel, ten, który widzi Boga, może być twoim przewodnikiem. Samuel pomaga w poszukiwaniu zaginionych przedmiotów, wyjaśnia niejasne sytuacje i leczy serce po stracie lub rozczarowaniu. Litery C i D są związane z komunikacją i determinacją, cechy podobne do wytrwałości Samuela w odnajdywaniu tego, co jest zagubione. Jeśli to jest twój archanioł, wpisz w komentarzu Samuel. Dla liter E i F Gabriel może być twoim przewodnikiem archaniołem. Gabriel to archanioł komunikacji, oferujący wskazówki DLA jasnego i prawdziwego wyrażania siebie. Litery E i F symbolizują oświecenie i wierność, odzwierciedlając rolę Gabriel w przekazywaniu boskich wiadomości z lojalnością. Jeśli to jest twój archanioł, wpisz w komentarzu Gabriel. Jeśli twoje imię zaczyna się od litery G lub H, Jofiel, archanioł piękna i pozytywności, może się z tobą połączyć. Jofiel może pomóc w kultywowaniu pozytywnych myśli i docenianiu piękna. Litery G i H są często związane z rozwojem i harmonią, cechy, które rezonują z celem Jofiel. Jeśli to jest twój archanioł, wpisz w komentarzu Jofiel. Dla liter I i J, Metatron, archanioł zapisu i organizacji życia, może być twoim przewodnikiem. Litery I i J często reprezentują inspirację i sprawiedliwość. Cechy, które dobrze współgrają z rolą Metatron w utrzymaniu porządku i równowagi w życiu. Jeśli to jest twój archanioł, wpisz w komentarzu Metatron. Dla liter K i L, Michał, archanioł opiekun, może się z tobą połączyć. Litery K i L często symbolizują wiedzę i miłość. Michał wykorzystuje boską wiedzę, aby chronić przed negatywnością, prowadzony miłością boską. Jeśli to jest twój archanioł, wpisz w komentarzu Michał. Dla liter M i N, Rafael, archanioł uzdrowiciel, może być twoim przewodnikiem. Litery M i N są często kojarzone z magią i odżywianiem, odzwierciedlając magiczną energię uzdrowienia Rafael, która odżywia nasze zdrowie fizyczne, emocjonalne i duchowe. Wpisz Rafael, jeśli to jest Twój archanioł. Dla liter O i P, Raguel, archanioł harmonii i relacji, może się z Tobą połączyć. Litery O i P często symbolizują możliwości i potencjał, co współgra z rolą Raguel w tworzeniu szans na pokój i harmonię w relacjach. Wpisz Raguel, jeśli to jest Twój archanioł. Jeśli Twoje imię zaczyna się od litery Q lub R, Izrael, znany jako Anioł Śmierci, może być Twoim przewodnikiem. Chociaż rola Izrael jest źle zrozumiana, on pomaga duszom w przejściu do życia po śmierci i oferuje pocieszenie dla tych, którzy zostają. Litery Q i R są związane z pytaniem i rozwiązywaniem, co harmonizuje z energią Izrael pomagającą Ci w nawigowaniu przez zmiany i transformacje w Twoim życiu. Zawsze pamiętając, że zakończenia to tylko kamuflaż początków. Wpisz Izrael, jeśli to jest Twój archanioł. Dla liter S i T, Aniel, łaska Boża, może się z Tobą połączyć. Litery S i T są związane z duchowością, prawdą i transformacją, co współbrzmi z wpływem Aniel. Jako archanioł radości i naturalnych rytmów, Aniel kieruje nas, aby znaleźć radość w każdej transformacji i odważyć się zmieniać. Jeśli to jest Twój archanioł, napisz Aniel. Jeśli Twoje imię zaczyna się od liter U i V, Uriel, archanioł mądrości, może być Twoim przewodnikiem. Litery U i V często symbolizują zrozumienie i zwycięstwo, odzwierciedlając rolę Uriel w dostarczaniu jasności i mądrości do zwycięskich decyzji i intelektualnych poszukiwań. Jeśli to jest Twój archanioł, wpisz Uriel. Dla liter w dozę Zadkiel, sprawiedliwość Boża, może się z Tobą połączyć. Litery VX i IS często reprezentują mądrość, transformację i gorliwość, co harmonizuje z rolą Zadkiel w promowaniu przebaczenia, transformacji i sprawiedliwości Bożej z gorliwością. Wpisz Zadkiel. Pamiętaj, że archanioł związany z pierwszą literą Twojego imienia jest Twoim przewodnikiem. Ale Twoje osobiste doświadczenia i intuicja są najważniejszymi elementami w nawiązywaniu połączenia z tymi boskimi istotami. Twoje imię niesie ze sobą unikalne wibracje, które będą Ci towarzyszyć przez całe życie, a archaniołowie również posiadają różne częstotliwości boskiej energii, aby się z Tobą połączyć. Bez względu na Twoje imię lub unikalne sytuacje, z którymi się zmierzasz, wszyscy archaniołowie są gotowi oferować swoją pomoc, wskazówki i miłość, gdy tylko ich wezwiesz. Szanują Twoje wolne wybory i zawsze cierpliwie czekają, aż zaprosisz ich do swojego życia. Otwórz swoje serce na ich obecność i doświadcz pocieszenia, wsparcia i miłości, które oferują bezwarunkowo. Wykładajmy modlitwę, aby prosić Boga o to, by wysłał swoich aniołów, aby nam pomagali. Mój Boże, dziękujemy za błogosławieństwa archaniołów i ich stałą obecność w naszym życiu. Prosimy o Twoje prowadzenie, ochronę i wsparcie w naszych codziennych wysiłkach i wyzwaniach życiowych. Niech archanioł Ariel da nam odwagę do przywództwa z siłą. Niech archanioł Samuel poprowadzi nas w poszukiwaniu tego, co jest zagubione, i uzdrowi nas po rozczarowaniach. Niech archanioł Gabriel inspirowa nas do jasnej i prawdziwej komunikacji. Niech archanioł Jofiel pomaga nam doceniać piękno wokół nas. Niech archanioł Metatron przyniesie równowagę i porządek w naszym życiu. Niech archanioł Michał chroni nas swoją boską mocą. Niech archanioł Rafael uzdrowi nasze serca fizycznie, emocjonalnie i duchowo. Niech Archanioł Raguel promuje harmonię w naszych relacjach. Niech Archanioł Izrael pomaga nam nawigować przez zmiany i przemiany, przypominając nam, że zakończenia to tylko kamuflaż początków. Niech Archanioł Aniel prowadzi nas w synchronizacji naszej energii z cyklami życia i znajdowania radości w każdej przemianie. Niech Archanioł Uriel oświetla nasze umysły mądrością, a Archanioł Zadkiel promuje wybaczanie w naszych sercach. Z wiarą i wdzięcznością przyjmujemy ich obecność i prowadzenie. Amen. Jeśli wierzysz w swoich aniołów i błogosławieństwa, które przynoszą, podziel się tym filmem ze swoim przyjacielem, aby rozprzestrzenić radość i czerpać z błogosławieństw Twoich aniołów i Boga. Dziękujemy za wysłuchanie tej pięknej dzisiejszej wiadomości. Niech archaniołowie zawsze będą obecni w Twoim życiu. Życzę Ci spokoju i do następnej wiadomości miłości i wiary. Dziękuję.